witajcie w dniu 28. Dzisiaj Was witam z Ogrodu Botanicznego. Dzień drugi naszych warsztatów fotograficznych. Właściwie taka fotosesja w plenerze. Co mogę Wam powiedzieć na temat fotografii? Fotografia może być pasją. I to pasją naprawdę niesamowitą, bo nie musimy robić zwykłych zdjęć, które będą nudne, które będą tylko leżały w albumie. Naprawdę możemy poczarować rzeczywistość. Jestem tutaj całą grupą, naprawdę siebie inspirowaliśmy nawzajem, rzucaliśmy ciekawe pomysły, dostaliśmy też fotozadania i to właściwie nas fokusowało na tym, żeby ciekawie poczarować nasze zdjęcia. Na wieczorną kawę. Dzisiaj Was chcę przede wszystkim zachęcić do tego, żebyście robili ciekawe zdjęcia. Jeśli nie lubicie fotografii, to możecie ją polubić, ponieważ to jest niesamowite ćwiczenie uważności, ćwiczenie kreatywności, inspiracja do tego, żeby żyć inaczej, żeby żyć fajnie. To jest takie spotkanie z drugim człowiekiem, gdzie rzeczywiście można poprzez jego zdjęcia można dużo o nim samym coś powiedzieć. Jak możecie się bawić fotografią? Oczywiście wymyślajcie sobie jakieś fotozadania, jakieś pomysły, typu zauważajcie inne rzeczy niż zauważacie na co dzień, typu drzewo nie musi być drzewem, możecie dostrzec jakieś inne fajne szczegóły, możecie sobie wyobrazić, że ma jakieś inne kształty i zrobić jakieś ciekawe zdjęcie. Drugą rzeczą jest takie proste ćwiczenie. Tutaj macie taki z kartonu czarnego wycięty kwadrat, to jest mniej więcej 17 na 13 i w środku 7 na 5 i po prostu chodzicie z tym i uczycie się wycinać kawałki rzeczywistości, wycinać to, co dla Was jest ważne, ciekawe, by zdjęcia były zupełnie inne, byście uczyli po prostu się uważności i dostrzegania tego, że z całego chaosu można fajne rzeczy wyciąć i zrobić ciekawe zdjęcie. My tutaj z grupą bardzo ciekawie się bawiliśmy i dla nas to jest niesamowita zabawa, niesamowity fun. Robimy cały czas nasz projekt, tak jak wczoraj wspominałam, i to nas też jeszcze motywuje i zachęca do tego, żeby się spotykać, w międzyczasie myśleć o naszym projekcie i to jest naprawdę niesamowicie fajne. Fajnie jest fotografować z pasją, ale nie wspominajmy o tym, żeby też żyć z pasją. Za chwilę jeszcze pokażę naszą grupę i do usłyszenia w takim razie w kolejnym filmiku. Tutaj cała grupa już dzielnie pracuje po zajęciach. Robiliśmy dzisiaj portrety, omawiamy. Co oni tutaj robią ciekawego? Tylko się przyjrzę. Są zajęci, także nie będziemy im przeszkadzać. Nasza prowadząca Gosia, ona jest bardzo chętna do tego, żeby coś powiedzieć. Także jedno zdanie, jakieś przesłanie dla tych, którzy nie lubią fotografii, bądź uważają, że fotografia jest nieciekawa. Co byś im powiedziała? Warto fotografować, bo fotografowanie zmienia sposób patrzenia na świat. Człowiek staje się bardziej otwarty, bardziej pozytywny i zaraża to. Zobaczcie tę otwartość. Gosia czaruje swoim uśmiechem. Trzepotki oczami jeszcze i do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia.